Wiecie co, moi drodzy, no nie mogłem się oprzeć, kurczę, mam drugą z kolei tą suchą paletę. Ten mój obrazek, ten mój blejdramik pod obrazie, na którym robiłem paletę inspirowaną Igorem Sacharowym, ale nie, no mówię, trochę mam farb na palecie. Zobaczcie, jak wygląda ta paleta. Zobaczcie. Tu jest jeszcze parę fajnych kolorów. Jakieś tutaj coś w rysunku fajnego, trzeba to wykorzystać. Mam jeszcze dosyć dużo energii, bo ostatnio opowiadałem wam tutaj o różnych fajnych rzeczach, które mnie dobrze nastroiły. Dlatego za ciosem. Słuchajcie, pomyślałem sobie o czymś takim. Aha, w ogóle przyszedł się. Kurczę, dzióbek wyszedł i ptaszek. O, tutaj dzióbek, tutaj ten. Główka i jeszcze tu jeszcze. Albo gołąbek, tu jeszcze z pudełku. Ten. Słuchajcie, nazywam się Adam Razik, jesteście na moim kanale Malowanie Praw Pokroku i teraz maluję obraz abstrakcyjny, to nie będzie tutaj tego ptaszka może, a kiedyś też będę chciał zrobić takie nagranie, zrobię taki odcinek, którym przygotuję sobie wcześniej kompozycję i ją namaluję abstrakcyjną, a później w paru ruchach zrobię z niej, że tak powiem, obraz realistyczny i na odwrót. Bo naprawdę to, co my tutaj robimy, co robię na tym, co jest, inni mówią, a tam abstrakt, to jest tak bliskie, bo gdyby tak na przykład taką kompozycję, którą tutaj właśnie robię, którą maluję, to może być jakiś fragment, nie wiem, patrzony, podpatrzony gdzieś pod mikroskopem, może być, wiecie, jakimś makro przestrzeni, makro rzeczywistości, to może być po prostu jakaś obraz takiej rzeczywistości, tylko której nie ogarniamy wzrokiem, na przykład to mogą być, wiecie, wszystko co gdzieś tam powstaje w naszej wyobraźni, to jest jakoś gdzieś tam pod wynika z jakichś obserwacji, z jakichś doświadczeń, tam chyba się niewiele dzieje, chociaż nie, no jest bogata bardzo ta wyobraźnia, gdyby jej nie było, to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy, to jest po prostu, dlatego to jest tak interesujące, tak radosne, tak piękne, kiedy się korzysta z tego, no. I właśnie ludzie, którzy korzystają z wyobraźni, którzy oddają się jakiejś kreacji, twórczości, czy... Mówię, to można wyobraźnię, można nie tylko do twórczości takiej malarskiej, czy tam jakiejś rzeźbiarskiej, czy jakiejś innej wykorzystywać. To można wykorzystywać równie dobrze, nawet projektując, nie wiem, cokolwiek, tak? Nawet sprzedaż cukru, czy tam węgla, tak? Po prostu... To też wymaga kreacji, wymaga jakiegoś... Ktoś może zaprojektować taki sposób sprzedaży cukru, który jest, wiecie, cukier gazowy, albo cukier w tym. Nie no, teraz mówię, także jeżeli tutaj oglądasz mój kanał i oglądasz i sobie myślisz, że ja tam bym chciała wziąć udział w takiej grupie, żebyśmy się razem tutaj spotykali, coś tam razem robili, to co, ale nie mam żadnej zdolności plastycznej, jestem tam, mam dwie lewe ręce, coś tam, to nie myśl w ten sposób, to nie jest dobre myślenie, to jest po prostu myślenie, które nie doprowadzi cię w życiu do jakiegoś tam sukcesu, ja nie mówię, że od razu każdy będzie malował, no to nie ma takiej opcji, no po prostu to nie jest możliwe, ale możesz zrobić coś w życiu takiego i od tego radziłbym ci zacząć, żebyś zaczął, żeby usiąść sobie, poświęcić tam parę minut codziennie na to, żeby przemyśleć trochę, popatrzeć, poszukać w internecie, posurfować, zastanowić się na tym, co cię interesuje w życiu, co cię pociąga, co cię pasjonuje i jak taką odnajdziesz sobie, wiesz, jeden lubi piłkę nożną i kibicem jest i całe życie i tego, ale może coś zrobić takiego związanego z tą piłką nożną, co jest, wiecie, czego nikt nie zrobi i że można naprawdę wiele rzeczy w tym i dowodzą na to różne przykłady różnych ludzi kreatywnych, którzy zrobili w swoim życiu coś z niczego po prostu. No bo tak na tym to polega. To nie jest tak, że ktoś usiądzie i myśli, o kurde, muszę zarobić $1 000 000 i siedzi i myśli, jak ten milion zarobić, tylko po prostu najczęściej to bierze się z jakiejś pasji, z jakiegoś... bo te pieniądze przychodzą same. Ja też wiem, że te pieniądze jeszcze sobie tam wspomagając się jakimś tam magnesem finansowym, jakimiś tam moimi ćwiczeniami, o których wam też będę opowiadał i które robię,
I jak widzę, jak ten świat się zmienia, jak ten człowiek się po prostu zupełnie inaczej realizuje, inaczej ten świat w ogóle wygląda, to całe nasze życie, to po prostu jest tak właśnie, że na świecie ten świat jest tak zrobiony, że rządzą nim pewne prawa i czy my w to wierzymy, czy nie, to zmienimy, kurczę, nawet sobie stopę ludzie. Takie moje ulubione dżinsy, które miałem, już mam tak fajnie wyglądają, niedługo to trzeba będzie wywalić, bo już są tak kolorowe, tak oblepione farbami, że już aż prawie sztywne. Dobra, teraz biorę i zaczynam kolorowanie, czy zaczynam bawić się kolorem. Tu będzie taka zieleń, a może głębsza jeszcze. O. Tak, tutaj zobaczycie, tutaj. A teraz to nagranie, ten obraz będę tak malował bardziej tak mniej fakturowo. Spróbuję taki bardziej rozcierać tą farbę, tak bardziej jakbym miał malować obraz realistyczny, tak o. Tu pobawić się w jakieś takie o, nawet jak to powiedzieć, no, na serunki. No tu troszeczkę porozcieram farbę, te wytrę i ścierę, już mam znowu, nie wiem, takie piękne, czyste, białe ścierki, szmatki, a już są po prostu całe te, wpływają w tym. O, tu wezmę trochę takich, tutaj takie ślady są. Od razu, jak dodajesz, o, widzicie, tu pozacieka coś, się porobią takie przecierki, rozcierki. I tu poprzecieram. I teraz tam pododaję też. O, zupełnie będzie inaczej malowany ten obrazek. Też pewnie niektórzy z was tak malują. O, tu gdzieś przebija. Takie laseruneczki porobimy, później dodam troszeczkę oleju. Ja przygotuję na ten i będę. O, zaraz tutaj taki bieli kryjącej. Troszkę z takim żółcieniem. No i gdzieś tu takim, o. Już tu parę takich światełek zrobię, o. Proszę. I już ten obraz. Widzicie? O co tu chodziło? O. I tu się w ten sposób historia rozgrywa, dzieje. O. Tu znowu wezmę rozetrę. O. Jak będzie, kurczę, jak Beksiński. Niedługo. O, i tak też można. Czemu nie? Ja tutaj wam pokażę różne sposoby malowania. Tym bardziej, że to do tego sprowokowała ta paleta, która tutaj troszeczkę niebieskiego trzeba będzie. Jeszcze mocniejszego. I jeszcze tej. O. Tym kształtem się. Też maluje szmatka, możecie też to poprzecierać, możecie, wiem, czy ja tego nie praktykuję, ale możecie to zrobić w ten sposób, że sobie obrazek zdjąć, też sztalugi położyć na jakimś stoliku i też niektóre rzeczy zrobić na płasko, gdzieś poprzecierać, a tu sobie rozetrzeć niektóre rzeczy i to też tak, to też maluje ten, już nie mówiąc o palcu. Popatrzcie, i proszę bardzo, i w ten sposób. Teraz wezmę ten czekajcie, co to, na czym to skończy. Aha, i tu będę ten błękicik taki, dodam do niego bieli. Rozbierę troszeczkę, rozbierę. I gdzieś tu. O. No może troszeczkę jeszcze powinien być. I rozetrę. Całkiem tu się fajnie takie robiły, już bardziej kryjąco. Coś takiego. No super. Zobaczcie, parę ruchów, parę kresek, parę plam i się robi zupełnie fajny obraz. I teraz tu jakimś takim żółcieniem też tu pod... O, tu już jakaś intryga jest, tu coś się dzieje. Tu będzie jeszcze pomarańczowy taki kolorek. Tu
O, aż zagotował taki, zaognił. Zaognił. O, i tu przeszedł. O, już jest blisko zieleni, już jest barwna tutaj. Barwna. Jak to powiedzieć? Historia się tu odbywa. Ale tutaj bardziej przeterozetrę do i aż do końca tego. Tu jakiś już się miesza z tym. Prawie pędzel wycieram, bo się miesza z jakimś takim przetartym tutaj, jakimś tam ugrem, czymś tam, i poszło w górę. Bomba w górę. I co teraz? I teraz wezmę pędzel, wytrę. Tu troszeczkę światełka rzucę na ten. Tu gdzieś. Na ten. I poprzecieram. O. I takich szczególików, drobiażdżków. I już się, o. Niesamowite historie tu się dzieją. Niesamowite. Nie no, po prostu trzeba się tym bawić, bo popatrzcie, co to się robi. Tylko pędzel wycieram, no. Pędzel wycieram, a tutaj samo się coś tam powstaje fajnego. Tu będzie czerwień. Taka czerwień. O, tu. I z tą zielenią, no to już jest kontrast zabójczy. Ale dam sobie radę, poradzę sobie, przetrę tutaj. Przejadę na tę stronę. Na tę stronę tęczy. Tu rysunek podkreślę. I tu jest opowiadanie. I tu jest przetarcie. Tu jest... Zobaczcie, zupełnie takie... W życiu takie obrazy jeszcze nie namalowałem na tym kanale. Robię zupełnie inne, w innej konwencji. I to rozetrę tu. To po prostu samo się układa z tych plam, które... No dobrze, jednak to byłoby korzystne doświadczenie z tym Sacharowem, że te palety sobie zrobiłem. Może sobie więcej takich palet zrobię i później będę takie obrazki malował fajne na bazie tych palet. Czemu nie? O, kurczę, coś niesamowitego. Aż tu się samo, chciałbym się powiedzieć, układają ręce do braw. Kurde, rewelacja, dobra. Nie, już nie chwalę, nie przeżywam tutaj takich tych, ale to są rzeczy, się fajne dzieją, naprawdę. Parę drobiazgów sobie tutaj pododaję. O. I oczywiście maluję farbami, polskimi farbami firmy Renesans, które będę Wam polecał. Farbami olejnymi firmy Renesans, które będę Wam polecał i polecał. Polecał i zachęcał do malowania renesansami, bo są fajne, bo je wspieram. Polecam. I się nimi świetnie bawię. Okej. No i cóż, jakoś kurczę, koronka to... Jakby tutaj dodać fajny jakiś rysunek, to by się okazało, że to jest jakiś fragment, nie wiem, dekoracji jakiegoś... Teraz, żeby tu jest to, nawet tu bym mógł to zostawić, ten narożnik. Tutaj jeszcze coś przejdę tak płynnie, wezmę pędzel, wytrę, może wezmę w ogóle czysty pędzel. Jestem z tym stresem, czysty wezmę, czysty. Tylko jak to przejść? Może jakąś taką, takim syrenikiem, taką zieloną i bardzo rozrzedzoną. O, tu, że to będzie tak się tam gdzieś, tylko przebije tutaj. Na jakichś tam fragmentach bardziej zielony, może jakiś bardziej kryjący moment, jakieś dwie, trzy plamki i tu, o, i tu się tam, a teraz wytrę pędzel o szmatkę, a resztę wytrę, troszkę zamoczę w cykatywie tej brudnej i to przetrę tutaj, żeby to się, o, widzicie, przenika z tym pomarańczowym, takie przejście tym pomarańczowym kolorkiem. O, i proszę bardzo, już jest całkiem fajna tutaj. Zaraz jeszcze tam parę maznę takich fajnych. I tu już prawie wytrę pędzel, że tu się fajnie zrobiło. O. Okejos. Aha, jeszcze teraz wezmę tak. Troszeczkę takiej zieleni i ją rozbielę. Takiej seredynka, takiego seredneczka. I gdzieś tutaj maznę tylko, no bo powinienem wziąć może cieńszy pędzelek, albo po prostu, o,
takich tylko parę. Całkiem może być. Nawet wiecie co, zrobię inaczej jeszcze. No wezmę szpachelkę i zrobię taki kolor. Tylko akcent. Tam brakuje po prostu takiego akcenciku na tej. O, widzicie? Takiego czegoś, co to jeszcze bardziej. Miałem być taki na fragmencie, tylko płasko. O. O, może tak. I tu gdzieś. Jeszcze tu jakiś punkcik. Pyk. O. Pyk. Takie drobiazgi, właśnie takie detaliki. Jakieś kreseczka. To buduje właśnie, buduje to opowiadanie i taki sprawia, że ten obraz się robi, wiecie, no tak konkretyzuje to, tak? O, kurde, co to jest, no, ale super. Nie wiem, no tak sobie pojechałem już. Już się zrobiło. Tu jeszcze pomóc. Dobra, i tutaj zrobię kulę, na tym co to mam, czerń. Czerń to jest za mocno. Za mocno to będzie czerń. Musi być taki wyważony, taki, nie wiem, błękit może. O, błękit będzie dobry. Taki kobaltowy, ale taki wysmakowany. O! Nie wiem, jaki to kształt. Jeszcze powinien to podkreślić jakimś... podkreślić jakimś tym, no może tak. Dobrze i dobrze. Okej, okay, słuchajcie, właściwie zaraz obraz kończę. Ten jeszcze, ten narożnik tutaj, no i będzie też coś jasnego, ale co tu zrobię, też te pogranicza tego oranżu. Może nawet bardziej czerwony, tylko już taki tutaj na tym. O, tu zaświeci paroma plankami. Tutaj cały ten narożniczek. O. Kurczę. Ach, tak to jest, moi drodzy. Oczywiście wszystkich z was, którym to się spodobało, to cóż, zapraszam. Można to sobie zamówić, ale fajnie. Kurczę, to tak poszło sobie tak. I tu jeszcze brakuje błękiciku, żeby to zamknąć. Będzie całkiem ten. Może tutaj jakiś bardziej. Czekajcie, już wiem. Jak ja dobrze, że ja wróciłem do tego obrazka, że w ogóle zacząłem ten obrazek, że myślałem, a poskładam te farby i nie będę nagrywał tego, a coś mi tknęło, to taki jest właśnie impuls, który sprawia, że później człowiek mówi, kurczę, może teraz właśnie będzie tak, że namalujesz dobry obraz. I zazwyczaj tak jest i się nie mylę. Intuicja nie myli się. I tak to właśnie bywa. No, słuchajcie. Jest czat, jest zabawa, jest malowanie. Zapraszam was do mojego świata czarodziejskich obrazków. Nagranie moje się kończy. Ja tu jeszcze zrobię jeden myk tutaj na tym, na koniec. Z tym. No i prawie sobie te. Wykorzystałem farbki, wykorzystałem sobie to, co miałem na palecie. Także się nie zmarnuje wiele. Prawie wcale. A przy okazji namalowałem fajny obrazek. Nie wiem, czy też wam się podoba. O, i tutaj taka zdecydowana plama w tym kolorze, z taką przycierą. Pięknie. Jakaś kurczę, czat. Jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, moi mili. Pięknie tutaj, nie, troszeczkę rozmazałem, ale powinienem jeszcze tutaj strzelić się. A to wezmę, zrobię szpachą. Słuchajcie, zdążę. Dobrze. Błękit paryski.
moi drodzy, błękit faryski i błękit kobaltowy są bardzo fajnymi kolorami, które tutaj zaraz zobaczycie. I tą zielenią tu się pojawią i wyczarują z tego ten fragment. Tu powinienem jeszcze tutaj wziąć, jeżeli nie